duże U, tak? I plan jest taki, aby właśnie zagospodarować tą część między tym skrzydłem a tym skrzydłem i żeby tutaj powstał parter, piętro, ale też żeby pomyśleć o budynku, który istnieje do dzisiaj, istnieje dzisiaj i który nie do końca jest komfortowym budynkiem. Nie ma na przykład windy dla ułatwienia poruszania się osób, jest winda towarowa. Także w tej nowej rozbudowie planujemy, aby właśnie zrobić szeroką klatkę komfortową, zrobić windę osobową, ale też żeby zrobić komfortową szatnię dla dzieci, które mogłyby się rozbierać w większym komforcie niż dzisiaj to jest, no bo dzisiaj mamy takie kilka szaty, które są no, po prostu małometrażowe i też zrobić komfortowe 2-3 sale duże dla dzieci, które będą rzeczywiście salami standardem przypominające ulicą Bielską. Także ten fragment planujemy zagospodarować. Dopiero po koncepcji projektanta będzie wiadomo, ile metrów uda się wygospodarować, na jakie potrzeby, aczkolwiek priorytetem dla nas są miejsca żłobkowe dla dzieci, także stawiamy na te około 80 miejsc, które chcemy, aby się tu pojawiły dodatkowo i dodatkowo też funkcje, o których wspomniałem. Głównym jeszcze takim punktem jest kuchnia, która też no, będzie musiała zaspokoić nie 112 dzieci, ale około 200, dlatego też potrzebujemy ją zmodernizować. Ona dzisiaj już też swoje lata ma, dlatego przy całej inwestycji budowie nowego, dobudowie nowych metrów kwadratowych myślimy też o poprawie komfortu dzieci, które już dzisiaj przebywają w żłobku, żeby im było lepiej, wygodniej i po prostu nowocześniej. Dokąd będzie ten budynek? Maksymalnie chcielibyśmy, aby się skończyło to na tej linii. Gdzie stoimy, tak? To będzie zabudowane. Ta część rekreacyjna pozostanie. Czyli nie zawierą Państwo placu zabaw dzieciom? Absolutnie nie. To jest bardzo ważne w kontekście bielskiej. No, tak to jest. Okej. Dobrze.